Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim, finałowym już spotkaniu edycji tegorocznej Festiwalu Teologii Politycznej. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą dla Państwa Natalia Szerszeń i Jakub Moros. Dobry wieczór. Proszę Państwa, proszę pozwolić, że przywitam wszystkich naszych gości, sympatyków, czytelników, darczyńców teologii politycznej, no ale przede wszystkim wszystkich miłośników twórczości Gustawa Herlinga-Gruzińskiego. A ja chciałabym podziękować jeszcze raz gospodarzowi miejsca Filmotece Narodowej Instytutowi Audiowizualnemu oraz mecenasowi Festiwalu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszym zobowiązaniem jesteśmy także wymienić partnerów medialnych spotkania, ale czynimy to z przyjemnością. Otóż partnerami medialnymi są Dziennik Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa oraz redakcja TVP Kultura. Partnerem spotkania jest także Instytut Tomistyczny. A ja chciałabym jeszcze raz podziękować darczyńcom teologii politycznej za obecność i za wsparcie, dzięki któremu tego rodzaju wydarzenia mogą się odbywać. Szanowni Państwo, to spotkanie będzie miało swoje dwie części. Pierwsza część to dyskusja wokół słowa w biografii twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. No a później zapraszamy Państwa na projekcję filmu dokumentalnego Herling Fiołki w Neapolu w reżyserii Andrzeja Litforni, Tomasza Orlicza oraz Marty Todorow. A teraz przywitajmy gromko naszych gości. Prosimy o brawa. Proszę Państwa, są z nami pan profesor Zdzisław Kudelski, śmiało można powiedzieć, nestor i pionier badań nad twórczością dorobkiem Gustawa hrylinga Grudzińskiego, historyk literatury, edytor dzieł i korespondencji Gustawa hrylinga Grudzińskiego, autor monografii poświęconych pisarzowi, wreszcie profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę o brawa. Jest z nami także dzisiaj doktor Przemysław Dakowicz, poeta, jeseista, także krytyk literacki i historyk literatury, obecnie adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. To spotkanie wzbogacone, uświetnione będzie przez fragmenty prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, czytane przez pana Andrzeja Ferenca. Powitajmy go brawami. Pan Andrzej Ferenc jest aktorem filmowym i teatralnym, lektorem, narratorem, reżyserem i wykładowcą akademickim. Grał między innymi w teatrze rozmaitości, teatrze dramatycznym, teatrze współczesnym, to wszystko teatry warszawskie, jak doskonale państwo wiedzą. Pan Andrzej Ferenc jest także założycielem sceny w Domu Literatury w Warszawie. Zacznijmy może w takim razie już dyskusję. I chciałabym poprosić najpierw, aby wybrzmiały słowa samego Herlinga Gruzińskiego, fragment tekstu z Dymem Pożarów. Temat Powstania Warszawskiego znika powoli z łamów prasy polskiej. Takie są zmienne koleje losu każdego nie dość jeszcze zobiektywizowanego wydarzenia historycznego pod piórem publicystów. I dobrze się stało, że przestałyśmy. Przestaliśmy nareszcie rozważać w naiwnych kategoriach sporu, kto winien, zjawisko, które poza wszystkim, przecież było także spontanicznym wystąpieniem politycznym ludu warszawy. Ale od pisarzy, którzy biorą powstanie warszawskie na swój warsztat literacki, mamy prawo żądać, aby pokazali nam jego problematykę. Musimy żądać, aby stało się ono w literaturze polskiej niejaśnie pańskim gestem i niezrozumiałą dla całego świata fantazją romantyczną rozgrywającą się w oparach muzyki szopenowskiej, na tle krwawej łuny, ale zagadnieniem, zagadnieniem, które próbował postawić tragicznie i rozstrzygnąć daremnie cały, tym razem naprawdę cały naród polski. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest słowu, więc będziemy w dużej mierze obracać się wokół tematów, które dotyczą języka i sposobu pisania, sposobu tworzenia literatury, ale także mówienia o historii, i o to chciałabym zapytać pana profesora na samym początku, w jaki sposób Herling Grudziński chciałaby pisano o wydarzeniach historycznych? Tutaj mieliśmy przykład powstania warszawskiego, i dlaczego właśnie taką formułę proponował? Znaczy, wydaje mi się, że to dotyczy nie tylko powstania to, to znaczy. Herning należał do takich autorów, którzy nie znoszą mitologii. Prawda? Uważał, że najbardziej dramatyczna drapieżna prawda jest o wiele bardziej. Ozdrowieńcza, prawda? Kontakt, do, dążenie do niej, niż jakiekolwiek próby mitologizacji. Prawda. I e, e, on to pisał wtedy, kiedy powstanie było zakłamywane w Polsce, prawda, czy w PRL-u. PRL e, propaganda e, no, właściwie dyskredytowała, prawda? E, e, bo, nie tylko. To, to, to znaczy, Herling. E, Pisząc o powstaniu czy mówiąc o powstaniu wielokrotnie, jakby dostrzegał pewną, pewne podobieństwo, że tak jak w losy polskich żołnierzy na zachodzie była wpisana bitwa pod Monte Cassino, tak w losy żołnierzy Armii Krajowych, prawda? I tych młodych, zbuntowanych żołnierzy była wpisa, było wpisane Powstanie Warszawskie. Ale hołd dla tych uczestników nie zwalniał z poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące o sens powstania, o decyzje wojskowych, prawda, jako emigrant, który znalazł się w Londynie. Herling poznał całe dowództwo prawda, Armii Krajowej, dlatego że generał Pełczyński, z którym on i jego żona, żona Herlinga, Krystyna, byli zaprzyjaźnieni, zaproponował Grudzińskiemu udział przy redagowaniu takiego wielkiego tomu Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej i cały tom poświęcony Armii Krajowej. Herling był tam czymś w rodzaju takiego redaktora i konsultanta literackiego. Te relacje, które wojskowi przynosili, herling dostawał, zabierał, i jak gdyby poprawiał stylistycznie, a faktycznie, jak sam stwierdzał, wielokrotnie. Od nowa pisał, prawda? Dlatego, że często one były nieporadnie i nieskładnie napisane. I zetknął się właśnie całą, całą tą grupą najwyższych oficerów, łącznie z, łącznie z Borem Kormorowskim, właśnie z generałem Pełczyńskim, już nie pamiętam, czy pułkownikiem Chruscielem, prawda? Więc on widział dyskusję, Rozmaite napięcia, spory między samymi y, wojskowymi, prawda? Więc y, to znaczy, hołd oddany uczestnikom powstania nie zwalniał z poszukiwania y, odpowiedzi na pytanie. Jak to od strony wojskowej wyglądało, prawda? jakie były przyczyny, jakie możliwości, yy, czy, w takiej, d, 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 czy w takim dramatycznym momencie to powstanie ze względów wojskowych miało, yy, miało sens, prawda? ale to w żaden sposób nie podważało jakby, no właśnie tego szacunku dla tych ludzi, którzy, którzy no tutaj złożyli naj, najwyższą ofiarę. Ja chciałem tę kwestię rozszerzyć. Jeśli, jeśli spojrzymy na twórczość Herlinga grudzińskiego, tak trochę z lotu, ptaka, to mo możemy dostrzec kilka strategii pisarskich w zderzeniu z materią historii, z materią polityki, no, z jednej strony inny świat to jest rodzaj realizmu. Jakkolwiek to słowo bywa, oczywiście mylne i zwodnicze, ale z pewnością widać tam ambic ambicje dania świadectwa, zaświadczenia o ponurej grozie sowieckiego. Totalitaryzmu, negowanej, nieznanej, zwłaszcza na Zachodzie. Z drugiej strony, no, kiedy wczytamy się w dziennik pisany nocą, to znajdujemy nierzadko, i aż do końca, fragmenty stanowiące rodzaj nawet publicystycznej szarży, niekiedy daleko idącej, emocjonalnej, mocnej w swoim wyrazie także. Z trzeciej strony, zwłaszcza w opowiadaniach, no, ten język. Właściwie ulega metaforyzacji. Czujemy, że Herling wyraża tu coś o polityce i o historii, ale czyni to za pomocą figur. Która z tych strategii z punktu widzenia badacza, ale i z punktu widzenia samego pisarza, jeśli wolno nam cokolwiek o tym powiedzieć, zgadywać może możemy odwołać się do jakichś świadectw, jest najbardziej owocna. Broni się także dzisiaj najlepiej. Ja nie pokuszę się o to, o to jakąś taką gradację, prawda? To znaczy, inny świat to był absolutny wyjątek, prawda? Po tym, co przeżył, to poczucie, że ma w imieniu tych, którzy zostali tam, przekazać czy rzucić wykrzyczeć prawdę o tym, co spotkało tych łagierników, prawda? czym był obóz, czym w ogóle była ta cywilizacja koncentracyjna, prawda? to uniwersum koncentracyjne. To był nakaz, z którym Herling, gdy wyszedł w 1942 roku z obozu, przez półtora Roku nie był w stanie, poza tym, co, gdy znalazł się już armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, prawda? Później armii generała Andersa, nie był w stanie przekroczyć tego kręgu milczenia. On mówił, że w ogóle nie odzywał się wtedy, poza, ty, poza to, co, czego wymagała od niego służba wojskowa. I dopiero gdzieś w 1943 roku w lipcu nastąpił jakiś taki moment przesilenia, że on po prostu na nowo wrócił do pisania. I to był taki. Żmudny powrót do życia, tak naprawdę, ale już wtedy myślał o tym, żeby w ogóle zacząć pisać te wspomnienia z Rosji, a zwłaszcza to się krystalizowało w Rzymie. Prawda? Ileś czasu trwało, zanim on w ogóle znalazł jakiś klucz, sposób, żeby to opisać. Prawda? To jest bardzo ciekawy, osobny temat. Nie wiem, czy jest czas na to. Prawda? Jednym z takich. Doświadczeń, które go zmusiły, wykrystalizowały w nim, prawda, jakieś takie, to, coś zmieniły, prawda, Że on przekroczył pewną granicę niemożności. No to, to była lektura opowiadań Borowskiego w 1948 roku, napisał wtedy takie, taki Recenzja, ale to była coś więcej niż recenzja. To było jakieś wyznanie wiary. Prawda? Dlaczego nie, z czym nie zgadza się z Borowskim? Prawda? Jak on inaczej patrzy na obóz, wprawdzie hitlerowski, ale na to doświadczenie człowieka zamkniętego w tej odrutowanej zonie. I, to dość, i Borowski zmusił tak naprawdę, tak, ja, ja to tak odczytuję, zmusił Gruzińskiego do tego, żeby utrwalić swoją wersję, prawda I znaczy już pomijam te, 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 te rzeczy takie czysto y, życiowe. Lata londyńskie, kiedy oboje z krystyną znaleźli się w Wielkiej Brytanii były najtrudniejsze dla nich jako po prostu emigrantów. Helin chciał żyć z pióra. Dla, Dziennikarza emigracyjnego, pisarza emigracyjnego, to było karkołomne. Prawda? Zresztą polska emigracja głodowała wtedy. Propaganda w kraju to właściwie za zakłamywała, obrzucając emigrantów takimi oskarżeniami, że to szukają lepszego życia łatwiejszego jeżeli cokolwiek robią no to nie z poczucia jakiegoś obowiązku misji tylko po prostu za dolary prawda są jakieś akcje dywersyjne więc yy, dopiero po latach, kiedy niektóre archiwa czy jakieś świadectwa zaczęły do kraju docierać, no to, no to, to, to ta wiedza o pierwszych latach po, 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 po wojnie, a dla Herlinga od 1947 roku do 1952 roku, no to to była... To było bardzo trudne doświadczenie. Prawda? Klepanie biedy, łapanie rozmaitych hałtur, żeby tylko przetrwać. Harnik nie chciał pracować ani w całym łomach, ani w jakiejś fabryce. Prawda? Pewnie wtedy nie byłoby takiego pisarza. Chciał po prostu żyć z pióra. I tutaj dopiero w 50, 49 roku, prawda? taki no jednak trzeba to podkreślić, jednak ładny bardzo gest zaprzyjaźnionego malarza, Tadeusza Potworowskiego, który na miesiąc zaprosił Grudzińskiego z żoną do Ragby. Miał tam domek letniskowy. Żeby tylko przez miesiąc Grudziński nie rozpraszał się, tylko pisał. Prawda? To właśnie tam on jakby... Yy, Prawie że jedną trzecią więcej niż jedną trzecią książki napisał. Coś się odblokowało mnie. Ale to jest Więc... wyjątek, jak pan profesor sam Wyjątek dlatego, że, mimo, że w tej, w tej takiej, twórczości. Ta, mimo takiej trudnej tematyki, on pracował jak we euforii. Prawda? Przemysław, jak ty się odniesiesz do, do, do tej kwestii? Ja powiem tak, ponieważ nie jestem zawodowym yy, herlingologiem, yy, w związku z tym. Yy, Moje wrażenia będą wrażeniami, powiedzmy, dość uważnego czytelnika i, i filologa. Wydaje mi się, że w całej twórczości Herlinga jest widoczne takie dążenie do wytworzenia jakiejś formy. Mówienia literackiego, która byłaby formą syntetyczną, to znaczy taką formą, która jest w stanie pogodzić rozmaite potrzeby, powiedziałbym, jednocześnie umysłu ludzkiego, a z drugiej strony ludzkiej, przyrodzonej człowiekowi potrzeby obcowania z. Z, z pięknem. prawda? Piękno w, w języku czy w dziele literackim polega na tym, że w jakiś wyższy sposób te, te, te struktury językowe, struktury myśli zostają uorganizowane. Prawda? I u Herlinga idzie to, powiedziałbym, dwutorowo. To znaczy z jednej strony mamy bardzo, bardzo precyzyjny wywód, wywód myślowy, który wiedzie... Czytelnika od punktu A do punktu B, objawiając mu rozmaite myśli, refleksje, spostrzeżenia, które pisarz Wypracował, czy które nabył w toku doświadczenia, a później przetworzył je. To znaczy, Herning jest niewątpliwie takim pisarzem, o którym moglibyśmy powiedzieć, że do, w wysokim stopniu intertekstualnym. To znaczy, pisarzem, który buduje swoje widzenie świata i swoje rozumienie świata poprzez to, że odnosi się do innych pisarzy, nie tylko do pisarza, ale również innych twórców kultury, bo wiemy o jego wielkiej fascynacji malarstwem na przykład, prawda? Ale odnosi się do innych dzieł kultury i poprzez to odniesienie buduje pewien rodzaj własnej wizji świata i no, idealnym przykładem tutaj będzie Dostojewski, który jest takim, powiedzielibyśmy, podglebiem myślowo-obrazowo-metaforycznym dla innego świata, a z drugiej strony jest Gustaw Herling-Grudziński również no, twórcą pewnego rodzaju figur myślowych i figur stylu, które powodują, że rozmaite prawdy związane z historią jesteśmy w stanie przyjąć jako, jako no, w, w, w pewnym sensie Niezapośredniczone, to znaczy wchodzące do naszej głowy poprzez obraz na przykład, tak? poprzez porównanie. E, powiedzmy, w innym świecie mamy taką formułę rodzenia się nowego człowieka w trakcie przesłuchania, tak? I Herling fantastycznie posługuje się taką metaforyką z zakresu powiedzielibyśmy, jakiejś somatyczności, jednocześnie. Psychologiczności, prawda? pokazując, jak ten człowiek poddany przesłuchaniu, praniu mózgu, staje się nowym człowiekiem. To znaczy, rozmaite części w, w, w jego konstrukcji psychologicznej zostają wymienione na nowe i, i, i funkcjonują od nowa. Wielokrotnie u Hrelinga spotykam tego rodzaju f, formuły. Więc tak, pisarz, który jest Y, pisarzem historycznym czy politycznym, a nawet do pewnego stopnia y, y, socjologizującym, prawda? Czyli ma taką, powiedzielibyśmy, peł, pełen przegląd y, 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 rozmaitych dwudziestowiecznych perspektyw dla y, widzenia człowieka uwikłanego w historię i politykę, a z drugiej strony jest artystą słowa, tak? Herling jest artystą słowa. Ale nie tylko na poziomie tego, w jaki sposób zbudowane jest pojedyncze zdanie, ale jak są zbudowane figury myśli, figury wyobraźni, figury obrazu. Dajmy może w takim razie głos samemu Herlingowi, bo mamy przygotowany fragment tekstu Przestałem być pisarzem emigracyjnym, w którym bardzo ciekawa metafora podsumowująca te wypowiedzi się znajduje. Pisarz da się przyrównać metaforycznie do rzeźbiarza. Jeśli zdołał wywieźć ze swojego kraju ojczystego blok surowca językowego, może w nim kuć z powodzeniem przez całe życie, nawet na obczyźnie. Często oderwanie mu sprzyja, odnajduje wyczulonymi palcami w materiale własnego języka kształty i formy, do jakich nie dotarłby może nigdy, żyjąc pod nieustannym naciskiem. Żywej mowy. Dostrzega wyostrzonym wzrokiem i słyszy czujniejszym uchem barwę słów i kadencję zdaniu chwytną, być może jedynie w izolacji i ciszy. Reszta jest sprawą wyobraźni, wrażliwości intelektualnej, inteligencji, obserwacji, rozmyślań, marzeń, poszukiwania stylu, czyli spraw tkwiących w samej literaturze. A nie w języku. Począwszy od ubiegłego roku, muszę już o sobie mówić, że więcej lat życia zbiegło mi poza granicami niż w kraju. Po polsku rozmawiam przygodnie. Zdarzają się niekiedy okresy, że ani mnie tu nikt z Polaków nie odwiedza, ani sam nie jeżdżę tam, gdzie mógłbym ich spotkać. Włoski jest Pierwszym napotkanym przeze mnie w wędrówce po świecie językiem obcym, do którego mam stosunek bardziej osobisty, oparty nie tylko na gładkiej i poprawnej znajomości, lecz także na pewnym głębszym wyczuciu. A przecież pisząc dorywczo i dla zarobku po włosku, mam takie uczucie, jakbym dotykał tego języka przez grubą rękawiczkę. Nie zaś jak w przypadku własnego języka bezpośrednio, cienką. I unerwioną skórą na nagich ramionach. Jesteśmy już w samym centrum tego sporu, dylematu, który można nazwać. Język na wygnaniu, literatura na emigracji. I w polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku świetnie ujmuje to początkowa część rozważań z dziennika Witolda Gombrowicza, kiedy ten kłóci się z Emilem Cioranem. Cioran lamentuje, jak pamiętamy, nad doświadczeniem emigracji. Pisze, że to dla pisarza nieszczęście. Gombrowicz odwrotnie mówi, to jest rodzaj błogosławieństwa i szczęścia dla pisarza. Jakie, jakie miejsce w tym sporze w końcu fundamentalnym, bo dotyczącym żywego języka, doświadczenia słowa, z, którym, z którego czerpie pisarz, zajmuje Herlingo Grudziński? Panie profesorze. Tylko zanim odpowiem na to pytanie, muszę jednak z Państwem podzielić się taką jakby swoją myślą, że mm, miałem szczęście... Zajmować się herlingiem jeszcze zanim był odkryty w kraju, prawda? jeszcze jak był zakazany. Na kulu dla naszych profesorów nigdy te podziały na literaturę emigracyjną i krajową nie istniały, więc tutaj chwała im za to. Prawda? Natomiast, gdy mówię czy czytam czy herlinga, no to. Trudno mi czasem oddzielić te perspektywy, prawda? Badacza, edytora. No i miałem też szczęście no, zaprzyjaźnić się z gruzińskim, i to trwało y, t, y, trochę lat, prawda? Więc, y, y, gdy mówimy o pisarzu, no to czy ja chcę, czy nie chcę, gdzieś tam powracają rozmaite e, sytuacje, sceny dotyczące człowieka, prawda, niezwykłego, e, ale pełnego sprzeczności, bardzo o silnej osobowości, prawda, i e, gdy, zwłaszcza rok taki jubileuszowy, no to jakby sprzyja e, składaniu hołdów, prawda, no, wybitnemu pisarzowi, ale właśnie temu księciu niezłomnemu, prawda, gdy mówimy o tym, no to ja z żalem stwierdzam, że gdzieś umyka tutaj człowiek, prawda? ten człowiek, który zmaga się z tą materią życia, więc czasem może będę w takie wtręty robił. Sprawa języka była dla Herlinga no jak gdyby zasadnicza. W ogóle literatura była dla niego zajęciem śmiertelnie poważnym. Prawda? W tym sensie śmiertelnie poważnym, że traktował literaturę jako sposób, docierania do jakiejś prawdy o człowieku, tajemnicy człowieka, tajemnicy jego losu, cierpienia, prawda? Czy w takim wymiarze historycznym czy metafizycznym i odkrywał u siebie jakąś analogię znajdował w twórczości Czesława Miłosza, prawda, że emigrant na jeżeli znajdzie się na obczyźnie no to e, odkrywa w sobie samym rozmaite e, tajemnice bogactwo języka którego w innych warunkach najprawdopodobniej nie byłby w stanie e, e, tak e, doświadczyć prawda jego język, kiedy sięgniemy chociażby po te opowiadania z lat 50., zwłaszcza wieża, czy, czy później Pieta delizola, ten tomik skrzydła ołtarza, no to jednak on bardzo różni się od języka pisarzy krajowych. Jest w nim jakieś pewne dostojeństwo, ale nie, nie patyna, prawda? Jest jakieś bogactwo yy, słów... Yy, i Herling odnalazł narzędzie, które pozwalało mu mówić, opisywać no jakby najtrudniejsze doświadczenia człowieka. Prawda? To, to, jest, to, to jest niezwykłe. To się oczywiście potem zmieniało w zależności od gatunków, prawda? sposobów wypowiedzi, ale jestem przekonany, że w opowiadaniach, które przez lata były trochę przesłonięte poprzez inny świat. Prawda? I tutaj kilkakrotnie już jak gdyby przy innych okazjach przypomniałem, że Herlings reagował nieraz z irytacją, prawda? irytacją, że jestem traktowany jak autor jednej książki, prawda? tak jak gdybym nic innego więcej nie napisał, ani opowiadań, ani dziennika pisanego nocą. Dopytajmy do może w takim razie jeszcze o y, kwestię tożsamości y, w zasadzie korzeni y, Herlinga, które wiemy, że y, gdzieś tam sięgało do, do tradycji żydowskiej. Y, ten wątek jeszcze nie miał okazji wybrzmieć na naszym y, festiwalu, więc może warto do tego wrócić, że Herling pisze tutaj bardzo intymne wyznanie na temat języka polskiego i to no, prowokuje do zapytania, czym była polskość, czym była, no jeszcze gdzieś ta wcześniejsza tożsamość e, rodzinna, która, która może go zdefiniowała, czy no właśnie, jak możemy ją rozpatrywać. Ja, czy pan może i pan profesor, i pan doktor. To jest... To, to jest temat jakby nie do końca jeszcze y, rozpoznany, prawda? W tym sensie, że y, Herling milczał na ten temat. Y, to znaczy milczał. W rozmowach z przyjaciółmi o, oczywiście rozmawiał, prawda? Y, natomiast y, mm, wiem, że w taki sposób bolesny reagował, gdy, no, dam przykład, z Rublina pierwsza. Sesja zorganizowana przez Koło Polonistów KUL w, w kwietniu 1988 roku. Pierwsza oficjalna, prawda, już bez żadnej konspiracji. 10 referatów, m.in. Między Artur Międzyrzecki, Włodzimierz Bolecki, Marek Zaleski, Andrzej Drawicz, Adam Michnik i Herling od Przyjaciół dowiedział się, czy tam został zawiadomiony, ale też mnie pytał, prawda? Ktoś z zaprzyjaźnionych przed plakatem usłyszał rozmowę dwóch osób jakiegoś księdza i jeszcze drugiej oso jakiejś osoby. Jako komentarz było, a znowu jakiegoś Żyda wynaleźli. Prawda? Więc dla Herninga takie reakcje były bolesne, prawda? Czuł się przede wszystkim pisarzem polskim, ale te związki jego były skomplikowane. Ja tutaj się obracam w kręgu pewnych domysłów, bo sam Herling nigdy na ten temat nie chciał rozmawiać. Prawda? Widziałem od przyjaciół, że gdy Ktoś ze znajomych dostarczył mu kopię świadectwa z archiwum miejskiego w Kielcach, świadectwa naturalnego. No, właśnie, i tam było jeszcze napisane: Gustaw Wel, Getzel, Herling, Wel Grudziński, wyznanie mojżeszowe. No to Herling wiedział, że to mój znajomy przesłał mu ksarokopię, no to jakby do mnie miał pretensję, że nie tłumaczy nic takiego admiratora twórczości Herlinga i traktował to po prostu jako zwykłe wchodzenie z butami w czyjąś prywatność. Podobnie reagował, gdy nie, czasem czytelnicy czy przyjaciele. Pytali go o brata Maurycego, prawda, starszego brata, który był bohaterem jego młodości, prawda, Bohaterem jego młodości z tego względu, że w 1920 roku cała klasa Maurycego, cała klasa gimnazjalna wstąpiła do wojska prawda, na ochotnika i walczyła z bolszewikami. To był dla Grudzińskiego jakiś taki, no właśnie. Wzorzec, prawda? To znaczy, ale też i starszy brat, i dużo bardziej doświadczony, i podziwiany, prawda? Który później nieraz mu w trudnych sytuacjach też pomagał, prawda? Więc, gdy pytano Herninga o szczegóły związane z jego zaangażowaniem w organizacji Żegota, prawda? Czy w ogóle w pomoc, Przechowywanie dzieci w willi na Bernerowie, dzisiejszym BEMowie, prawda, no to Herling potrafił bardzo tak opryskliwie reagować, czy ostro. Natomiast ja mogę dodać takie, jeszcze takie obrazki. Gdy pierwszy raz Grudziński przyjechał do Polski, był w Lublinie, koniecznie chciał, żebyśmy go zawieźli na majdanek. I nigdy nie zapomnę tej sceny. Ja to w którymś miejscu zresztą opisałem w takim artykule herling Grudziński Wątek Żydowski, jak zahipnotyzowany stał wczepiony w taką żeliwną bramę, prawda, tak, z takiego choropawego żeliwa, która oddziela część taką od strony chodnika z taką częścią, gdzie jest pomnik. I dalej chłonął dosłownie ten widok. Zielona, zielone, lekkie wzgórze, baraki i widok krematorium. I jestem przekonany, że wiedział o tym, że Żydzi z, z okolic Suchedniowa i Kielc byli wywożeni nie tylko do Treblinki, ale również na Majdanek. Ale to są tylko moje domysły. Natomiast w jego twórczości, no to po prostu widzę cały nurt takich, Mniej lub bardziej zaszyfrowany. Jest cała seria tekstów różnych dotyczących Holokaustu, świadectw literackich Holokaustu. Prawda? To są we wcześniejszych artykułach, później w dzienniku pisanym nocą, star, stary wątek, aż po taki przejmujący zapis dotyczący filmu Kloda Lanzmana Shoach. Gdzie jak gdyby, odpowiedzialność za tragedię Żydów no jakby w całości jest zrzucona na obojętność Polaków. On bardzo mocno na takie oskarżenia re re reagował, no i, i to jest rozsiane w całej jego twórczości. Stale wracał do tego. Do tego wątku. Przemysław Dakowicz, na ile to może być tropem do odczytania tej twórczości? No i jeszcze wracam do tej kwestii emigracji. Co z polszczyzną Herlinga uczyniła emigracja? Ja powiem tak, do, do tego, co pan profesor tak wyczerpująco, wielowymiarowo opowiedział, trudno mi cokolwiek dodać. Może jeden taki ustęp z książki. Anny Bikont My z Jedwabnego, gdzie jest taki ustęp, w którym mówi się o, o osobach, obywatelach polskich, którzy odkrywają swoje żydowskie korzenie po latach. I wielokrotnie, w wielu przypadkach, jest to takie odkrycie, które się wiąże z bardzo głębokim przeżywaniem żydowskości, uczeniem się żydowskości, kultury żydowskiej, religii żydowskiej, etc. etc. I tam, właśnie jako taki kontrprzykład, przywołana jest rozmowa dziennikarzy, nie pamiętam już dokładnie kogo z Gazety Wyborczej, kto się wybrał do Neapolu i próbował indagować Gustawa Herlinga Grudzińskiego w związku z tym tematem i został rzeczywiście no, w pewnym sensie pogoniony. Tak? To, to znaczy Herling powiedział, że na, na ten temat nie, nie będzie rozmawiał i w ogóle... Te, tego rodzaju perspektywa go nie interesowała. W pewnym sensie nawet oburzała. To znaczy właśnie jako wejście w prywatność, zbyt mocne wejście w prywatność i intymność. A rzeczywiście no, w, w wymiarze kulturowym Herling jest jednym z najbardziej, może podobnie jak Paweł Herz w XX wieku, jednym z najbardziej zakorzenionych w, w, w polskiej kulturze i wieku XX, ale także kulturze wieków wcześniejszych. Choć z pewnością, no, na przykład obecność starotestamentowych wątków w jego twórczości to jest wszechobecność, moglibyśmy powiedzieć tak? bardzo mocna obecność tych wątków, no ale to oczywiście są wątki kulturowo uniwersalne, prawda, w związku z tym no trudno jest powiedzieć, że to jest jakiś trop powiedzmy rodzinnej przeszłości Herninga grudzińskiego A z drugiej strony no, moglibyśmy oczywiście pytać, jak wewnętrzne ukryte doświadczenie Podwójnej tożsamości wiąże się na przykład z doświadczeniem bycia imigrantem, tak? to znaczy, na ile wyczula pewne instrumenty wewnątrz człowieka, wewnątrz pisarza. Czy, czy powiedzmy, na ile czyni go właśnie bardziej spostrzegawczym niż większość innych? Przecież w tym znaczeniu na, można by było próbować prawda, czytać Herlinga jako podwójnie samotnego, prawda, bo samotnego nie tylko jako Polaka, ale także samotnego jako Polaka o korzeniach żydowskich czyli w pewnym sensie no, no, w. w, 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 w Bogatszego o pewne wymiary, czy pewien wymiar, który jest niedostępny komuś, kto ma tożsamość prostą. Tak? Czyli powiedzmy, ma i ze strony mamy i taty, obu babć, obu dziadków. Pochodzenie etnicznie polskie, chociaż to jesteśmy na tak grząskim gruncie, że wręcz niezręcznie nie mi o tym mówić, prawda? Bo chyba nie ma nikogo, kto byłby. Tak jak powiedzmy, nie wiem, w moich historiach rodzinnych jest kawałek ukraiński, prawda? Jakaś opowieść związana z niemieckością. Prawda? Więc myślę, że nikt z nas nie ma tak prostej historii którą dałoby się w taki czarno-biały sposób opowiedzieć. Niewątpliwie pisarz, który jest jednocześnie paradoksalnie bardzo mocno zakorzeniony, a z drugiej strony no, jeden z tych pisarzy, którzy dotykają w najgłębszym znaczeniu tego słowa doświadczenia emigranckości czy wygnania jako doświadczenia nie tylko politycznego, nie tylko historycznego, nie tylko kulturowego, ale również przede wszystkim doświadczenia egzystencjalnego po prostu. Ja się tutaj wtrącę, to znaczy pan wspomniał o tych dwóch dziennikarkach, prawda? To była Joanna Szczęsna i Janna Szczęsna i Ewa Bikąt? czy Anna Bikont. To one pytały Gruzińskiego i w którymś miejscu Włodzimierz Bolecki, czytając, znając tą rozmowę, czy to, ten fragment rozmowy, który nie został opublikowany, powołuje się na słowa Herlinga: To nie jest mój problem, prawda? Ja się czuję przede wszystkim pisarzem polskim, ale proszę Państwa, ja uważam, że. Piśmiennictwie autobiograficznym, prawda? A spora część twórczości her Herninga to jest właśnie piśmiennictwo autobiograficzne. Równie ciekawe jest to, przynajmniej dla badacza literatury, nie to jak autor odpowiada, tylko co przemilcza, prawda. I uważam, że to nie jest tak prosto. To nie jest tak prosto, gdy jego matka jest pochowana na cmentarzu żydowskim w Wodzentynie, Wszyscy najbliżsi, czy kuzyni byli z kręgu tej kultury. Droga Herlinga do chrześcijaństwa była szalenie trudna i skomplikowana, prawda? znaczona poprzez te, jak gdyby takie kolejne etapy. Najpierw na studiach krąg Ludwika Frydego, mistrza, e, nauczyciela intelektualisty wielkiego intelektualisty ale też pochodzenia żydowskiego który razem z tymi młodymi studentami których wyłuskiwał najzdolniejszych i prowadził coś w rodzaju takiego prywatnego seminarium prawda czytali yy, pisma kardynała Newmana, dalej sztukę i mądrość Maritena, pisma Stanisława Brzozowskiego, prawda? niektóre właśnie lektury związane z chrześcijaństwem. Tam Herling jakby, dostęp, jakby przekraczał, no jakby wchodził w inny świat dla siebie. Później doświadczenia łagru, więzienia i łagru, prawda? I, i wojska, kiedy choruje na tyfus w 43 roku i wtedy, wtedy się ochrzcił, prawda, wtedy się ochrzcił, ale to jest jeszcze żmudny proces, kiedy zaczną się pojawiać te tematy związane właśnie, no, te tematy związane z Księgą Hioba, właśnie z rozmaitymi wątkami starotestamentowymi, prawda? pytaniami o, o tajemnicę i sakralność cierpienia, prawda? tymi obrazami, które fascynowały Harlinga, rozmaitych mistrzów włoskich, nie tylko włoskich, przedstawiających umęczonego Chrystusa. Prawda? To jest długi proces, kiedy on jak gdyby przekracza pewne, pewne granice, ale po tym jak często wraca do niektórych autorów no tutaj Franz Kafka jest jednym z najważniejszych dla niego prawda genialny autor i rozpoznaje się w pełni w tych słowach które Kafka w którymś miejscu wypowiada czy zapisuje literatura jest formą modlitwy prawda tak tak bo traktuje Kawkę jako pisarza sensu stricto re religijnego tak, tak? Tak? No, mimo że niezwiązanego Wprost na przykład z No Do tych spraw metafizycznych jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. Tymczasem proponujemy jeszcze jeden fragment poświęcony pięknu i sztuce. Rembrandt w miniaturze. W miniaturze czy innuce. Wszystko jedno, liczy się intencja i pragnienie piszącego. Zamierzam zminiaturyzować olbrzyma, chcę wyłuskać jądro jego geniuszu, podobne do klejnotu o wielu załamaniach, do perły o wielu odcieniach, opisać z maksymalną zwięzłością kilka z nich. Wierzę bowiem, że miłość do wielkich artystów, jak zakochanie się w jednej osobie, jest uczuciem narzucającym wstydliwą oszczędność słów. Im większa miłość, tym mniej słów. Smakuj sztukę swego wybrańca, odzywaj się, kiedy naprawdę musisz, podziwiaj z przerywanym rzadko milczeniem, jego dzieło. skąd ta powściągliwość w podziwianiu i w zachwycie nad pięknem? Chciałabym pana Przemysława Takowicza zapytać. Oho. <śm> y w gruncie rzeczy to mam pewien problem z odpowiedzią na to pytanie. To znaczy jest dla mnie ciągle wielki, wielką niespodzianką w trakcie lektury książek Gustawa Herlinga Grudzińskiego jego fascynacja związana ze sztukami plastycznymi, prawda? Ta, taka, taka fascynacja, która powiedziałbym w przypadku Herlinga dość prędko i, i nieodwołalnie kieruje nas w stronę pytań o charakterze etyczno-moralnym. To znaczy. Yy, Ba bardzo uproszczę tę rzecz, tak? ale zagadnienie światło cienia, czy powiedzmy obecności światła i ciemności w obrazie, które jest, no, jak wiemy, jednym z podstawowych zagadnień, oprócz zagadnienia, nie wiem, barwy kompozycji i tak dalej. To jest to coś, co, co Herlinga w pewnym sensie naj najbardziej fascynuje i, i przyciąga, a jednocześnie, no, Pozwala jakoś odnieść tę fascynację malarstwem do tych zagadnień, które najbardziej go interesują jako pisarza. Tych formuł jest bardzo wiele, które wiążą się z tym pisarstwem, a ja bym jedną chciał zacytować, taką, która dość często jest w opracowaniach, i pan profesor cytuje ją w, w swoich książkach. Pisać tak, by zdanie było przekazem nie tylko jasnej i swobodnej myśli, lecz nieustannego napięcia moralnego, by w słowie żył całym sobą kto wypowiada je jako długo odważaną i cierpianą prawdę, to pociągało mnie zawsze. Więc uciekam od pytania o malarstwo. A dochodzę do tego pytania o etyczny czy moralny wymiar pisarstwa Gustawa Herlinga Grudzińskiego, bo gdybyśmy przyjrzeli się jego pismom związanym ze sztukami plastycznymi, to chyba doszlibyśmy do wniosku, że Herlinga w równym stopniu interesuje. Interesują kwestie formalno-artystyczne, co opowieść, która ukryta jest w, w obrazie. A najczęściej jest to opowieść o człowieku, który z, y, y, albo zmaga się z własną słabością, albo doświadcza dotknięcia, jakiegoś dotknięcia, to znaczy znajduje się na granicy rzeczywistości, którą y, m, można wytłumaczyć słowami. I tej rzeczywistości, która wymyka się jakiemukolwiek, jakiejkolwiek próbie werbalizowania. Prawda? No właśnie, bo y, mówimy o moralności w związku z pięknem, ale wypada też zapytać o metafizykę w związku z pięknem. Skąd to milczenie, skąd to cofnięcie się przed pięknem? Czy w tym jest tylko przeczucie bezradności pisarza, języka wobec doświadczenia piękna? czy coś więcej jeszcze właśnie w sensie metafizycznym przeczucie że piękno prowadzi nas albo bezpośrednio od razu związane jest z metafizyką której językiem wyrazić się nie da panie profesorze. To znaczy ja o tej powściągliwości najpierw prawda nie wiem czy to będzie akurat odpowiedź na to pytanie ale u Herlinga jest coś takiego jak niechęć przed pustosłowiem, prawda, niechęć bardzo… Nawiązując do Witkacego, on nieraz mówił o bebechowatości literatury polskiej, prawda. Do Żeromskiego na przykład to odnosi. Ale też… Ale, ta, ta, Żeromski, ale, nie, nie, ale też… Przypominał swoje własne doświadczenie, prawda? Pobyt w Anglii nauczył go cenić zwięzłość wypowiedzi i no właśnie jakieś takie, takie posługiwanie się językiem, które by pozwalało uniknąć tej waty słownej. Prawda? I zarzucał rodakom, prawda, że uwielbiają właśnie takie bicie piany, pustosłowie, że to jest jakiś taki rys charakterystyczny polskiej literatury. Dlatego też cenił Anglików, którzy i dawał przykład, że posłowie czy jacyś, że tam jak gdyby od dziecka uczą, że premiowane są takie wypracowania, które nie są Rozdęte, prawda? Tylko gdzie przy pomocy jak najmniejszej ilości słów, na, przy pomocy zwię zwięzłej wypowiedzi, do, dociera się czy próbuje się dotrzeć do istoty rzeczy. I to staranie się docierania do istoty rzeczy, prawda? U Herlinga jest bardzo wyraźnie widoczne. Pan wspominał o tym, jakiś tak, nie wiem czy dobrze zapamiętałem, o takiej esencji, prawda? Że czy jak on pisze dziennik, prawda, czy jak sięga po jakiś esej, czy w opowiadaniach, no to jest oj coś, coś takiego charakterystycznego, prawda, że on jakby wyławia te najważniejsze sformułowania prawda, i stara się precyzyjnie opisać, mimo że rzecz dotyczy często no, właśnie jakichś zjawisk wymykających się takiemu precyzyjnemu nazwaniu. Natomiast tutaj jeszcze nawiązując do, do, do pana Przemysława Dakowicza wypowiedzi, ja bym tego tak silnie nie łączył z moralnością. Prawda? On, ja to widzę tak, że on wy, wybiera tych, czy skupia uwagę na tych mistrzach, prawda? czy to będą mistrzowie włoscy, czy nie tylko niderlandzcy, prawda? którzy mimo że. Od ich śmierci minęło kilkaset lat, dla niego są jakim, w, jakimś, w jakimś sensie rewelacyjnymi twórcami, ponieważ w swoich dziełach potrafili wyrazić prawdę o człowieku. Prawda? I na przykład pisze o Rembrandcie czy o Lorenzo Lotto, prawda? Jednym, właściwie jednym z głównych bohaterów jednego z najpiękniejszych opowiadań, które Halnik napisał: Portret Wenecki, prawda? jako o mistrzu yy, portretu psychologicznego że przy pomocy malarstwa potrafił jak gdyby dotrzeć do jakichś takich właśnie tajem wyrazić jakąś prawdę właśnie, tak, taką uniwersalną prawdę o człowieku. No dobrze, ale ja będę uparcie drążył ten temat metafizyki w kontekście sztuki i piękna, ale i poza tym kontekstem i owego milczenia, które bardzo często w gruncie rzeczy u Herlinga rozpoznajemy. To jest milczenie wobec sztuki, piękna, rodzaj, bo ja wiem, być może... No, zdania sprawy z bezradności, z konieczności zatrzymania się na granicy tego, co wyrażalne, ale i w kontekście metafizyki, no, powiedziałbym, ciemnej, doświadczenia zła i cierpienia, które w swoich ostatecznych formach zdają się poza możliwością wyrażenia. No i wreszcie tego, co, co jest jasne, światła, które także pisarz. No, obcuje z, z nim, ale, ale w sensie sprawozdania, w dążności do jakiegoś pisarskiego sprawozdania, zdaje się wyrażać często gest rezygnacji. Czy to rzeczywiście tak jest? Czy za tym się nie kryje jednak stwierdzenie, że literatura ma swoje granice? Przemysław Dakowicz. Ja bym powiedział tak. Być, być może tutaj opowiadanie Pieta delizola. Jest takim, takim dziełem, które wiele by nam objaśniało. To znaczy, widzę Herlinga Grudzińskiego jako kogoś, kto, kto nieustannie zajmuje się człowiekiem. To znaczy, w jego, w jego praktyce literackiej i chyba praktyce egzy egzystencjalnej, po prostu. Tą podstawową czynnością jest koncentrowanie się właśnie nie na abstrakcyjnej ludzkości czy człowieczeństwie, prawda? Choć człowieczeństwo jako jakaś niezbywalna cząstka, czy jakiś niezbywalny element istnienia pojedynczego człowieka? To także jest coś, co Herlinga mocno interesuje, ale koncentruje się na jednym człowieku, czy na konkretnym człowieku, na konkretnych ludziach i próbuje, zauważmy, że taka podstawowa struktura, powiedziałbym logiczna. W większości rzeczy, które pisze Herling, ale szczególnie widoczna w opowiadaniach, to jest taka struktura docierania do prawdy o indywidualnej egzystencji jakiegoś konkretnego bohatera jakiejś konkretnej postaci na ogół zanurzonej w, w jakiejś historii jakoś z, z historią połączonej róż, różnymi linkami powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem prawda? Ale postaci, która jest nie do końca znana narratorowi, to znaczy, narrator usiłuje prześwietlić te postacie. Jest taka formuła w gorącym oddechu pustyni, gdzie, gdzie się mówi o wielu. O ponawianych zdjęciach rentgenowskich, które są robione jedno po drugim, po to, żeby uchwycić wreszcie jakiś jeden mały punkcik, punkcik na tym zdjęciu, który oczywiście w toku opowiadania związanej z chorobą, prawda? Ale ja bym, i myślę, że Herling też by to tak czytał. To znaczy, jako taką, powiedzielibyśmy, metaforę, całego tego postępowania, powiedziałbym, percepcyjno-pisarskiego, które polega na tym, żeby dotrzeć w opowieści o pojedynczym człowieku do tej jakiejś takiej fundamentalnej prawdy, tej plamki, która odsłania inny wymiar ludzkiego życia, to znaczy czegoś, co wykracza poza opowieść, powiedzmy, o nieszczęśliwej miłości... Y, y, dramacie y, y, życiowym, który skutkuje powiedzmy, nie wiem, no właśnie y, milczeniem, y, kalectwem, etc., et jak w Pieta dell'Isola, y, a jest, y, jest y, oknem otwartym, tak, czy, czy uchylonym, tak, uchylonym na jakąś rzeczywistość, która y, y, te wszystkie Opowieści Herninga, które są klasyczne, one, one pod względem jak budowy, powiedziałbym, są klasyczne. To znaczy, wychodzą od najprostszego opisu, od narracji, która jest nieskomplikowana. Jest narracją postępującą od punktu A do punktu Z. To znaczy, a pan profesor zaraz oczywiście zaprzeczy, i słusznie. Tak? I słusznie, bo y, 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 ja upraszczam, ale powiedziałbym ja widzę Herlinga jako takiego klasy, klasycznego, dobrego opowiadacza, dla którego najważniejszym zadaniem jest dobrze opowiedzieć historię i dotrzeć do punktu, w którym ta historia otwiera się na coś jeszcze. Zgoda. To znaczy Na pewno Herling jest świetnym opowiadaczem, prawda. Stosuje różne sposoby, żeby skupić, żeby czytelnika, Zmusić, wyrwać ze stanu obojętności i przykuć jego uwagę, prawda? W którymś miejscu on wprost mówi. Nie interesuje mnie takie opowiadanie, prawda? Które po prostu. To znaczy, ja w dzisiejszym świecie chciałbym zaciekawić. Zmusić czytelnika, żeby przez chwilę się zastanowił nad... i w różny sposób stara się to, to robić, stosuje rozmaite tragedie. Bardzo trafne wydaje mi się to, co pan powiedział, pan Przemysław powiedział o, o tych skupianiu uwagi na poszczególnych postaciach. Prawda? To już widać w innym świecie, że w przeciwieństwie do Borowskiego, który widział dział przede wszystkim obóz strząsany tym paroksyzmem strachu, cierpienia, Herling żeby opowiedzieć prawdę o obozie, po prostu wybiera tych bohaterów, współwięźniów, którzy przykuli jego uwagę, prawda? I którzy go, go zafascynowali, prawda? I tworzy wokół nich takie mikroopowieści. To już są te zalążki przyszłych opowiadań. Później większość jego opowiadań dotyczy ludzi, którzy zmagają się z losem, z cierpieniem, z jakąś tragedią, prawda? którzy próbują zrozumieć albo nawet jeżeli nie są w stanie zrozumieć, co z nimi się dzieje, no to czytelnik, czytelnik jak gdyby jest poruszony i zastanawia się nad tym. To będzie trąd, to będzie historia, szaleństwo histori dżuma, prawda? szaleństwo historii. Prawda? To, to będzie obóz czy więzienie, ale zawsze to są, najczęściej to są jakieś postacie w sytuacjach ekstremalnych albo takie, które... Przeżyły coś takiego, otarły się o to. I wszędzie jest ten narrator, który wchodzi, na, natrafia na jakąś tajemniczą sytuację, postać, prawda? I zafascynowany próbuje wejść w krąg tajemnicy, zrozumieć z poszczególnych jakichś takich elementów ten jakiś deseń losu odcyfrować, rozpoznać zagadkę. Ale jednym z doświadczeń Herlinga jest i to, jako też opowiadacza, że do tajemnicy możemy się zbliżyć, bardzo często my jej nie możemy poznać, możemy czasem stwierdzić tylko własną bezradność wobec, wobec niej, prawda? I te opowiadania dlatego ja nie bardzo mogę się zgodzić, że one są klasyczne, prawda? Od punktu do A do Z, bo to nie są typowe nowele, prawda? Że bardzo często to są medytacje, prawda? Medytacje, które no tak jak chociażby w wierzy. Nie wiadomo jak trendowaty umarł. I dwie różne wersje są jak gdyby równoważne podawane jako przykład właściwie że tak naprawdę nie do końca możemy poznać prawdę o drugim człowieku. Jeśli mówimy o klasyczności, to może nie dość precyzyjnie miałem na myśli to, że Herling nie jest takim pisarzem, który, który na, na przykład lubi rozbić swoją historię, opowiedzieć ją od końca, albo powiedzmy zacząć na końcu, później początek, później środek i tak dalej, i tak dalej. Raczej jest kimś, kto opowiada po ludzku, powiedziałbym. Tak? No właśnie, znaczy nakładając świadomość opowiadacza, kogoś, kto usiłuje dotrzeć Doprawdy o wydarzeniach. No, jednocześnie krok po kroku. Odkrywa jakąś historię, która jest po podstawą tego opowiadania. W pewnym sensie to jest wzór Dostoyskiego. Ja bym powiedział, że większość opowieści Dostoyskiego, większość jego powieści, w których opowiada historię jakiejś zbrodni, prawda, to, no to oczywiście no, znacznie bardziej skomplikowane, bo opowiadanie Herlinga Grudzińskiego to jest może jedna yy, trzechsetna prawda, część yy, wielkiej wieści Dostojskiego, ale wzorzec w pewnym sensie jest, jest podobny. Znaczy, próba dotarcia do prawdy o tym, jaka jest historia tego kogoś, kogo zaczynam obserwować, jak, jak człowiek człowieka, bo to przede wszystkim to, prawda? Dobrze, ale Herling ma też świadomość tego, jak ułomnym narzędziem operuje, tak. że język, w ogóle samo pisanie, no to... Owszem, pozwala mu zbliżyć się do pewnych problemów czy tajemnic, ale jednocześnie jeden z najpiękniejszych zapisów w dzienniku pisanym nocą. To jest zapis poświęcony takiemu opowiadaniu List Lorda Shandosa, prawda, który opublikowany w 900 roku był takim manifestem milczenia wobec ten bohater... Wobec bogactwa rzeczywistości i świadomości tego, że język, którym się posługuje i którym może zapisać jakieś swoje doświadczenia, przemyślenia, reakcje, jest tak kaleki, pozwala zaledwie naskurkowo, w sposób niedoskonały, nazwać pewne rzeczy, że wybiera pisarski ślub milczenia. My jednak milczenia nie wybieramy. Poprośmy je, o jeszcze jeden fragment. Y, y, jeden, panie profesorze. Proszę wybaczyć, bo musimy biec do przodu. Dziennik pisany nocą, 1 listopada 1982. Obcość Konrada nazwałbym egzystencjalną. Odnosił się nieufnie do wszelkich prób docierania do sedna rzeczywistości. Pobłażliwym wzruszeniem ramion kwitował wszelkie systemy filozoficzne i polityczne, przeświadczony o fatalizmie, który rządzi ludzkim światem, wierzył jedynie w desperackie i uporczywe męstwo moralne. Zdolne w nieustannej walce nadać sens naszej egzystencji, ocalić naszą godność, obronić w nas, jakieś, nas w jakiejś przynajmniej mierze, przed wyobcowaniem z ułomnej wspólnoty ludzkiej. Najder znalazł bardzo piękne określenie dla życia i dzieł Konrada pobojowisko. Tak, pobojowisko. Niekiedy zapomniane, niekiedy na nowo odwiedzane i oglądane, nie mające może równego sobie w literaturze światowej jako krajobraz po bitwie, po długiej, zaciekłej, wspaniałej bitwie pisarza o swoją gorzką, Skromną, prawie elementarną i dumną zarazem prawdę. Te słowa brzmiały niemalże jak manifest, i właśnie w ramach podsumowania, zakończenia, chcielibyśmy zadać ostatnie pytanie, które. Jest oczywiście bardzo szerokie i nie wierzę, że uda nam się na nie jednoznacznie odpowiedzieć, natomiast postawmy je i właśnie w ramach podsumowania zadajmy też dodatkowe pytania. Jakie były według Herlinga Gruzińskiego obowiązki polskiego pisarza wobec siebie, wobec czytelnika, wobec słowa, którym się posługuje, czy wobec swojego kraju, panie profesorze? dążyć do prawdy, choćby była najtrudniejsza. O człowieku, o historii, o doświadczeniach, które spotkały czy Grudzińskiego, czy społeczność, z którą czuje się związany, prawda. To znaczy on w którymś miejscu tak podkreśla, że pisarz odpowiada za to, co pisze, prawda, przed tą społecznością, z którą czuję się związany który i, yy, i jednocześnie nigdy nie może yy, jak gdyby zgadzać się na tematy tabu, prawda? to znaczy choćby ta prawda o ludzkiej kondycji, o doświadczeniu emigracji, o sytuacji w kraju, o człowieku w łagrze, była najtrudniejsza, przerażająca, to Właśnie pisarz ma z prawdziwego zdarzenia obowiązek, jak on sam to określił, patrzeć w otchłań pod naszymi stopami. Jeżeli będzie kierował się czymś takim jak y, aplauz społeczny, odbiór, prawda, czy kogoś nie urazi, czy, no to po prostu sprzeniewierza się sobie samemu. On w którymś miejscu, czytając Orwella, właśnie pisze, i to również można do niego samego, do gruzińskiego odnieść. Dobre powieści piszą pisarze, którzy się nie boją, prawda? nie boją się podejmować pewnych tematów, nie boją się, że narażą się, prawda? że kogoś, no właśnie, że kogoś urażą, że będą jakieś krytyczne głosy. Jeżeli ma być wierny sobie, to musi iść nie, niejednokrotnie pod prąd. Przemysław Dakowicz, jaką etykę pisarską odczytujesz z dzieła Heringa Grudzińskiego? Ja bym powiedział tak. Oczywiście bardzo schematycznie, ale tej formuły chyba nie unikniemy, tak? Bo Chyba w XX wieku w polskiej literaturze jest bardzo niewielu twórców, których tak adekwatnie moglibyśmy nazwać pisarzami zaangażowanymi, prawda? Tylko na czym polega to zaangażowanie i w, w, w jakim rzędzie pisarzy polskich sytuuje się Herling? Ja bym go bardzo chętnie widział w, w, i myślę, że on nie miałby nic przeciwko, w tym samym rzędzie, w którym stoją Tacy pisarze jak Norwid i Brzozowski. To znaczy, pisarze, którzy mają bardzo, bardzo powiedziałbym, skrótowo napięte sumienie, to znaczy mają takie głębokie poczucie, że cokolwiek człowiek czyni w swoim życiu to, to jest umieszczony w dwóch porządkach, co najmniej w dwóch porządkach. To znaczy w porządku indywidualnej biografii, ale również w porządku y, czegoś, co moglibyśmy nazwać biografią zbiorową, czy w porządku dziejów, historii, y, moralności, etc. Prawda? Strasznie wielkie słowa, ale y, y, Herling jest kimś, kto z pełną świadomością, jak wielki jest to ciężar, podejmuje to zadanie. To znaczy zadanie mówienia nie tylko za siebie, ale również za tych wszystkich, którzy nie są w stanie, w, nie są w stanie dobyć z siebie głosu, natomiast mają pisarza, który, który bierze na siebie to ryzyko. Ryzyko zajmowania się nie, nie tylko własną sprawą, ale pytaniem o to, jak człowiek sytuuje się w, w tych, powiedzielibyśmy, w wielkich przebiegach tak? przebiegach historii, polityki, inżynierii społecznej tak? w, w, w którym miejscu, jako indywidualna świadomość ja. Gustaw Herling-Grudziński znajduje się nie tylko jako reprezentant indywidualnej egzystencji, ale również jako człowiek wrzucony w pewien y, niezależny od niego y, porządek y, spraw ludzkich ponad indywidualnych. To ja bym dorzucił tutaj, że y, tu mówimy o Herlingu na piedestale, prawda? Natomiast... Y, Czytając jego, chyba zaledwie w niektórych wywiadach, jakby jest ta inna strona Grudzińskiego. To był człowiek, który uwielbiał opowiadać dowcipy. Miał niesamowite poczucie humoru. Był fantastycznym przewodnikiem po Neapolu. Znał rozmaite tajemnice, prawda, które część z nich wykorzystywał w swojej y, twórczości. Uwielbiał się śmiać. Takiego Herlinga... Niestety w jego twórczości nie zobaczymy. Może w niektórych dokumentach, prawda, na przykład w filmie Andrzeja Titkowa no jeden z Chyba też wyświetlany był tutaj, prawda? No to tam pojawia się trochę taki cieplejszy herling, prawda? No ale trzeba też skonstatować na koniec, że nawet ten herling, y, autor dzieła, autor, który się w swoim dziele objawia, jest polskiej publiczności wciąż zbyt mało znany, czasem niestety sprowadzany wciąż do tej jednej książki, innego świata, jednej postawy dawania świadectwa czasom totalitaryzmów. Dlatego chyba warto, aby to ostatnie słowo naszej dyskusji było słowem zachęty do poznania, to znaczy odkrycia herlinga, Herlinga zadanego, nie tylko danego. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Zdzisław Kudelski. Dziękuję. Doktor Przemysław Dakowicz, pan Andrzej Ferenc, dziękujemy i my Natalia Szerszeń, Jakub Moros. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jeszcze raz chcielibyśmy Podziękować gospodarzom, dzięki którym festiwal odbył się w tym miejscu, czyli Filmotece Narodowej Instytutowi Audiowizualnemu oraz mecenasowi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i naszym patronom medialnym Rzeczpospolitej TVP Kultura, Polskiej Agencji Prasowej oraz partnerowi festiwalu Instytutowi Tomistycznemu. A także darczyńcom Teologii Politycznej oraz współpracownikom i wolontariuszom, dzięki którym to spotkanie się odbyło. No nie pozostaje nam już nic innego jak tylko zaprosić państwa na film dokumentalny Herling Fiołki w Neapolu.